Patrzcie na to, Wiśniak kopie kryptowalutę, bo mu powiedziałem, że tak się kopie bitcoiny. Kreator coin? Czy Wiśnia coiny? Nie, to są kreator coiny. Jak tam, są kreator coiny? No i jak widać, kolejny dzionek vlogowy się manko, moi drodzy. Dziś jest pierwszy dzień po świętach wielkanocnych, jest wtorek, jest ładna pogoda, dlatego wracamy teraz z siastramy. Otwór pod grawerkę wywiercę później, a teraz myślę, że warto by było z Wojtusiem pójść na rower, jakąś małą 20-30 km przejażdżkę. Co ty, Wojtuś, powiesz na to? Idziemy na rower? Być może jakiegoś live'a, tak, ziół. Być może jakiegoś live'a odpalę na rowerze, jak dziś dojedziemy na miejsce. No i nie miałem jakoś okazji zrobić vloga z trasy. Wojtuś jest zadowolony. Zrobiliśmy 26 km na dziś. Jutro zaczynamy. Może dziś dalej pojedziemy. Powiedzcie mi, dlaczego zawsze jak chcę nagrywać jakiegoś vloga, to gdzie bym nie pojechał, to zawsze musi wiać. Wieje, prawda? A teraz takie pytanie do was, w sumie z wykluczeniem kapitana Legnicy, no bo on to wie. Kto zgadnie, gdzie my z Wojtusiem jesteśmy? A tu jest ogólnie jedna z moich ulubionych miejscówek na ryby, na tym właśnie zbiorniku, na którym jesteśmy. Tutaj naprawdę można się świetnie pobawić ze wzdręgami. Co to jest? Co to jest? Wzdręgi, takie rybki. Nie sądzę, żebyśmy dzisiaj dalej gdzieś pojechali, ponieważ jest dosyć nieprzyjemnie ze względu na wiatr. Ja bym może pojechał, ale ten gaduła mały może być niezadowolony. Także dzisiaj jest 5 kwietnia. Wiecie co? Kupiłem tego Hamaxa. To są jedne z lepszych takich fotelików rowerowych. Mam tutaj możliwość pochyłu, bo Wojtek jeszcze w zeszłym roku często usypiał mi na jakichś wycieczkach. Często było tak, że tak kładł się na ziemi, a Wojtek na nim spał po prostu w ten sposób. Tak nawet spaliśmy na jakimś betonie, na jakiejś pętli autobusowej, ale nie o tym mowa. Wiecie co, kupiłem to, jest niby fajne, bo zobaczcie, jest amortyzacja, ale przy 29-calowych kołach często bardzo dobija to o oponę. Bardzo często to dobija oponę, jest tylko takie... Już tutaj nie mówię nawet o krawężnikach czy o czymś, ale nawet tak jak tutaj widzicie, taka odroga, jakaś lekko wertepowa, to jest tragedia. Bo po pierwsze niszczy to oponę, a po drugie wszyscy się dookoła oglądają, bo to jest takie głośne chrobotnięcie, takie wiecie... Jak to robi? Także będę musiał jakąś rolkę pod spodem wymyślić, żeby to na nią się opierało i o nią tak robiło. Ewentualnie może jakaś sprężyna ze spornikiem, tylko że to już będzie mało mobilne, żeby to zakładać i ściągać. Nie wiem, ale coś muszę z tym zrobić, bo to się nie da za bardzo jeździć. Jeszcze w zeszłym roku, jak Wojtuś był 3 kg lżejszy, było trochę lepiej, a teraz to już jest tragedia. Wydaje mi się, że wszystkie systemy, to już nie chodzi o Hamaxa, to wszystkie systemy tego typu z tym mocowaniem tak będą miały. Wcześniej Wojtuś jeździł z mocowaniem na bagażnik, ale jednak chyba dostało trochę po pupie. Wydaje mi, tutaj już wyżej nie mogę tego mocowania za bardzo podnieść i wydaje mi się, że problem może być teraz tego typu, że ja mam koła 29-calowe i to też może przeszkadzać. Może przy 27-kach, 26-kach tego efektu by tak aż tak bardzo nie było. No nie wiem, podpytuję was dlatego, bo nie miałem z tym więcej, nie miałem z tym do czynienia. Zobaczymy. Łapki w górę. Słyszeliście? Łapki w górę, jak Wojtuś powiedział. Kciuki. A taki oto mamy z Wojtusiem widok. Z jednej strony rzeka, a z drugiej no co? Także byliśmy przed chwileczką na rowerze z Wojtusiem, jak widzicie. Słońce pięknie świeci, Majeczka usnęła już, żona poszła do sklepu i tata z nią może czekać, a na dworze ogólnie teraz mogłem wcześniej to nagrać, ale po prostu jest ulewa i nawet przed chwileczką walił grad. Ale z tego co pamiętam, w zeszłym roku, przynajmniej u nas na święta tak samo... O, ale fajna tęcza, patrzcie.
Ciekawe, czy to będzie widać z przedniej kamerki. A teraz z Wiśnią będziemy szli zaraz składać coś fajnego. Pokażemy wam to na live'ie albo nagram o tym filmik. Zobaczycie. Proszę, jaka piękna rezystancja wewnętrzna. To jest chyba najlepszy póki co mój sposób, czyli wyprowadzenie balansera IMAX i jednak żadnych T-connectów czy coś, tylko po prostu żabką wpinam się w plus i minus. Wtedy mam całkowitą uniwersalność. Jedynie muszę pomyśleć w tej obudowie, żeby złącze balansera przenosić w to miejsce. Będzie wtedy całkowicie schludnie wyglądało to. Wydaje mi się, że dziś się zapowiada iście vlogowy dzień, ponieważ teraz jadę szybciutko z Rańca do Barbera, poogarniać troszeczkę się, a jak tylko wrócę od Barbera, to jedziemy, niedaleko jest fajne zoo, chyba 77 km mamy do niego. Myślę, że Wojtuś, mówiłem już żonie, żeby wzięła dużo pieluchów, bo Wojtuś się normalnie ze szczęścia posra. A z Majeczką to będzie pierwszy taki dłuższy wypad. Mam już niemal 5 miesięcy, zobaczymy. Wiem, że ostatnio jak w aucie gdzieś jechaliśmy, to żona jak poszła do apteki, ja zostałem z Majką w aucie, to jak tylko auto stało, to ona zaczynała marudzić po półtorej minuty czy coś. Więc tata co robił? Jeździł po ulicy w kółko, jakieś 200 metrów do przodu, nawracałem, taka dosyć mało ruchliwa ulica, taka wąziutka. Nawracałem, jechałem, nawracałem, tak chyba zrobiłem z tego co naliczyłem, z 14 takich rund, aż żona wyszła i Majeczka wtedy ładnie spała. Także w dzisiejszej drodze to tylko martwić się, modlić, żeby nie było żadnego korka. Jak będzie korek, to będzie korek. Jeszcze taka sytuacja tutaj na bieżąco z drogi. Kurczę, ludzie, dlaczego to jest tak nagminne, że jak ludzie jeżdżą, widzą skrzyżowanie, jedno przejście dla pieszych, drugie przejście dla pieszych. Widział facet za mną, widzieli, że zostawiłem duży odstęp, ponieważ było przejście dla pieszych i skrzyżowanie, był korek. Ludzie przejeżdżali, skręcali sobie tutaj w drogę do sądu. Podjechałem tylko do przodu, miejsca dosłownie na jedno auto, podjechałem do przodu i już sryu poszli, wszyscy zawalili całe skrzyżowanie. Koleś jeden, drugi skręci w lewo, chce zapieprzone pół skrzyżowania. No dlaczego ludzie nie użyją mózgu? Ja pięć, że to jest tak nagminne, jak jedziesz w korku, że ludzie zostawiają skrzyżowania, że to po prostu idzie normalnie, no myśleć. Bierze ci jeden z drugim, baran zastawi, wszystko, nikt skręcić nie może. I to nie tyle, że jeden za mną pojechał, tylko wszyscy pojechali jak jeden mąż. Nie patrzyli. Pasy, skrzyżowanie i drugie pasy. Po prostu geniusze. No i kreator został ogarnięty. Jest okejka. I zobaczcie, kupiłem, jest genialna. Tego typu woda. Czekaj, ja mam lustrzane odbicie? Czy może aparat mi tylko tak zamienia? Nie wiem, ale jest genialne po goleniu. Scottish Beard. Scottish Beard. Powiem wam, że to jest bardzo fajna woda po goleniu i jest, wydaje mi się, że tania jak na takie. To jest 400 ml, to kosztowało w granicach, nie wiem, 7 dych może. Fajne, kupiłem sobie. Przyda się. Także z małymi przebojami dojechaliśmy, tak kochanie? Jakiś korek. Coś cofaliśmy, wypadek. 80 km, a jechaliśmy z 2 godziny. No ale jest. Tak, Wojtuś, auczko. Idziemy. Leniwy jesteście. Nie chcecie coś. Jedzie teraz obiad. Przerwa obiadowa. A ile ten wasz Wojtuś ma? 2 lata. Taki mądry już, gdzie jesteś? Pani daleko, bo łapą jak rzuci, to drań jest ta małpa. Nie potrafiłaś mnie dzisiaj, ale po tym, po rękawie. Małpo, chcesz banany? Chcesz? A ja nie mam, widzisz, ręce mam. Patrz, no i weź tu na głodniaka pojeść do zoo.
Ja bym sobie grilla zjadł. A gul. Kolorowy wyszedł. No i tu się zobacz. Jaki piękny, ile kolorów on ma. To MC podobne puszcza, jak dużo wypije. Wow. To nie paw? Ale duży. Kiciuś. Ale misiowaty. Pobawiłby się z takim. Misio. Taką maskotkę na live'a mieć. Wypuścił bombę. Zdenerwował się troszkę. Nie, tam ktoś szedł z drugiej strony. Ktoś szedł, zobaczył. Kreatorek chce pogłaskać misia. Kreatorek miałby mniej palce do lutowania. A kuku? A kuku ci zrobi, bo się schował? A Majeczka zjada. O, a żeby takie zwierzątko było, to chyba trzeba było posadzić tutaj kilka Jacków Danielsów. I takie pawie wyrosły. Niespotykany widok, zobaczcie. Zebra bez pasków. Nie, Hilux, zebra. To jest samica zebry, a to jest samiec zebry. Tu! Chodź, biegniemy tutaj. Zobacz, jakie fajne makaki tam są. A tutaj są coś z rogami. Myślę, że to można zjeść. A mam. Gorzej, ta ci tam telefon wpadnie. I będzie musiał wchodzić po to szybko, a jeszcze szybciej uciekać, żeby go to coś nie bodnęło tam, gdzie go może to bodnąć. Nie wchodź na to, ej. Makaku. Nie wchodź tam. Makaka. Hakuna Matata. Matata. A Wim Małe? Znasz piosenkę A Wim Małe? A Wim Małe. Jakie śliczne wilki. A tamten to jest ten Neda, starka. Neda. Tak, Neda. Jajęcie. A tam widać, jakie fajne kręgosłup zjedzone. Jajęcie. Raczej spać nie może. Tak, tak śpi Majeczka. Mamy parasolkę. Tak śpi Majeczka. Świetne miejsce, naprawdę. Drugi raz tu już jestem. Akurat drugi raz nie w sezonie, ale i tak jest czad. Spokój, cisza, zwierzątka, dużo zwierzątek. Nawet zadbane, fajnie są dopilnowane tutaj zwierzątka. Białaj lama. Będziemy się kłócili z białaj lamą. Biała lama robi łę. Mama. Lama, nie mama. Lama. Zobacz, jaką ma wodę tutaj. Tutaj. Ładne? Chodź tuś, zobacz, tam. Sowa. Tak, Wojtuś stwierdził, że chcesz za rączkę. Jebedabadu. Uwaga, Wojtuś. Ziu. Ziu. Fajnie? Tatuś nie da rady. Za małe na tatusia. Na małe. Tak. Tigris. Fajny tigris. Oj, to jest fajny tygrys? Tutaj. Tu. Tu. Chować. Chować. Chować tutaj. Tygrys. No to jedziemy z tematem. No to siup.
I am the great cornholio. I'm tippy for my bunghole. Innymi słowy, znaczy to tyle, że idziemy na rower bardziej niż z Wojtusiem, czyli zrobić jakiś mały trening. Przejadę się ze 40-50 km na kolażówce. Postaram się utrzymać w miarę dobre tempo. To będzie moja pierwsza kolażówka w tym roku, więc może być kiepsko. A coś, co stosuję od około roku czasu, jeżeli idę na trening na rower, to jest 200 mg, to jest monowodzian, jeżeli się nie mylę, kofeiny. Na mnie działa zdecydowanie inaczej i lepiej niż jakakolwiek kawa czy herbata. No jak wiadomo, to też kawa, herbata posiada kofeinę, te inne zależy, co w czym jest, guarana i tak dalej. Ewentualnie, jeżeli robię sobie później mocniejsze treningi, to sobie dorzucam do tego jeszcze sporą dawkę tauryny i powiem Wam, że jak dla mnie, jako przedtreningówka, jadłem chyba większość staków tego typu pobudzających, dających powera, kofeinę, z efedryną były kiedyś, z czymś innym. Nie powiem, że nie działały lepiej, ale stosunek cena-jakość, to co wymagam, kofeina jest bah, ani typi for my bunghole. A więc 42 km przejechane, jak widzieliście live'a, ci co oglądali pewnie wiedzą, że miałem mały problem, bo nie zjadłem jako tako śniadania, zjadłem tylko banana jednego i nie wziąłem żadnego banana ze sobą w trasę, a starałem się co 10-15 w zasadzie kilometrów zjeść jakiegoś. No i miałem małą wtopę, cukier, glikogen się skończył i się mi słabo zrobiło, na szczęście miałem paskudne żele energetyczne, 40 gramów z jakiegoś paskudnego cukru zjadłem, no i to mi pomogło, ale łapa mi się trzęsie, także idę zjeść dorszych, czeka prosto od rybaka z nadmorza przywiezionym. Tylnie koło gdzieś mi się dziabnęło i mam burkla. Może to być przez to, że zatankowałem je troszeczkę inaczej niż zwykle. Zwykle tankowałem je do 7 barów, teraz zatankowałem do 8,5. Ono do 10 jest ogólnie. No i gdzieś tam dziabnęłem, będę musiał wymienić, nie wiem, szwega nie jest do sprostowania. Zobaczcie, taka oponka Vittoria Zafiro 700x23C. Powiem szczerze, że przyjemnie się na niej jeździło. Tempa nie uzyskałem dobrego, bo w drugą stronę miałem masakrycznie pod wiatr i w drugą stronę tempo z 31 czy 2 spadło mi do 20 chyba 4 czy 5, także dosyć słabo było. Ale wietrzysko było straszne. Cały czas pod wiatr jechałem. Ale mi się łapy trzęsą, nie wiem czy stabilizacja to wytrzyma. Tutaj zobaczcie, partyzantka. Nie miałem jak tych pszczół, kokonów, murarek jakoś podłożyć sensownie. Tutaj są przykryte po prostu w ten sposób. Mają miejsca do wychodzenia i też tak są przykryte, żeby po pierwsze nie napadał tam deszcz. One tutaj bokiem wychodzą. I tam jest podobnie to zrobione. No i tutaj calutki ten, to już jest ich pełny. Tutaj widać samce już powyłaziły. Dużo ich lata, naprawdę w koło mnie siadają na mnie. Tego może na filmie nie będzie widać, ale jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Czyli samce już się wygryzają. Tutaj jest caluśka pełna kaseta. Dlatego musiałem sobie jakoś inaczej radzić. Murarki czekają na samice. Także ładnie się powygryzały, wszystko idzie w dobrym kierunku. Wiecie co jest nie tak? Spójrzcie, co może być nie tak? Tak! Ona nic nie robi. Muszę znaleźć jej jakieś zadanie. A ciebie muszę jeszcze zupgrade'ować. Ale powoli powstaje fajny, ciekawy film. Mam nadzieję, że ciekawy na temat tej rowerki donate'owej. A ona niech sobie drukuje, o niej też będzie film. Ale wszystko w swoim czasie. Muszę wszystko rozgryźć i dopiero mogę coś się wymądrzać. A nie, że będę nagrywał, ale ledwo wiem jak to działa. A tobie trzeba znaleźć jakieś zadanie, bo się nudzisz. Ty w sumie też byś mogła coś umyć. I ty. I ty. Dobra, wiecie co? Czas montować tego vloga, bo ja go będę tak znowu przeciągał. Bóg wie ile tam już minut wyszło z tego. Nie wiadomo ile już z tego minut wyszło, także trzeba to montować. A tutaj zobaczcie. Tutaj zobaczcie, taka zajawka jest. Nie wiedziałem, że Wojtuś może tak się z tego strasznie cieszyć. Ma po prostu mega zajawkę na ten psi patrol, na te takie co mu wyciąłem. Powycinałem to, może gdzieś jeszcze wystawię do sprzedania. Bo wygląda fajnie. Trochę tylko roboty jest z tym. W sensie nie potrafię wycinać samych obrysów i muszę co chwilę wyłączać laser, stać przy tym parę przejść robić. Może się kiedyś nauczę. Nie myślę.
myśleli, że się nie troszczę o wasze wkrętarki, jak wam je kupuję. Poduszki powietrzne zainstalowałem nawet w bagażniku. A tak serio, to sami widzicie, że to jest jak jakiegoś trupa będę wiózł, czy coś, ma łopatę do kopania, ale muszę dbać o jego bezpieczeństwo, o CAC, także są poduchy powietrzne. Wiśnia, będzie no, kopał człowiek? Ktoś, słuchaj, wiesz, jak na mieście zwiniemy gościa, bo nas wkurzy, to ktoś musi kopać dół, nie? Tak. Więc musi być bezpieczny. Tak. A później to już później w łeb, nie? No. Ale ty wziąłeś jakieś te, żeby to ten... Jeżeli vlogasek wam się podoba, dajcie tą łapkę w górę. Powiedzcie, jak wam się podobają pogadanki kreatora na rowerze. Czy mam robić te live'y, czy nie takie króciutkie. No i tyle. O, no i tyle właśnie skończyła drukarka drukować. A wiecie, co się wydrukowało? Podstawka do takiego projektu, co robimy. Podstawka do slidera. Którą sam zrobiłem, jak widzicie.